momencie wygaszenia sierpniowego strajku już byłem bardzo mocno wymiękczony jakby postawą ludzi i całym klimatem i nie wziąłem udziału w tym takim wyjściu zorganizowanym, tylko wyszedłem sobie inną bramą i oglądałem ów pochód z chodnika, tak stojąc sobie w tłumie gapiów witających ludzi wychodzących ze stoczni. No i tam kumple rozmaici machali rękami, żeby do nich przyjść, też się tak złapać pod ramiona czy coś tam, ale czułem, że to już nie jest moja bajka i tyle. No a jaka to ta bajka? Bardzo nie podobało mi się to, że negocjacje były prowadzone gdzieś cichcem z szefem policji zupełnie poza poza ludźmi, którzy brali w tym wszystkim udział. Gdzieś Wałęsa jeździł, spotykał się, potem jakieś komunikaty, przejęte obyczaje systemu po prostu. No ale te pierwsze ustalenia, że tam bliste jakieś obietnice tych rozmów, które miały nastąpić? A ja nie pamiętam, jakie były ustalenia. No, że będą rozmowy przy stole. Tak, że czułem, że to już nie są... Że to nie jesteśmy my, tylko że to są oni. To już było takie poczucie. Nie interesowało mnie to, kto co będzie w jakichś cichych gabinetach między sobą kombinował. A jak miałoby być według was? No jakoś maksymalnie jawnie. Tak jak było w sierpniu 80 roku, że po prostu rozmowy były nagłośnione. Można było sobie przez radiowęzeł posłuchać, wziąć udział, zabrać głos czy coś tam, a nie... W ogóle samo to, że rozmówcą był szef policji, już było skandalem zupełnym. No, z policją się nie rozmawia po prostu, taka była zasada w opozycji i myślę, że bardzo dobra. Bo jak się okazało, potem bardzo wielu ludzi, nawet mój kumpel z Ruchu Wolności Pokój został potem jednym z szefów UOP-u. Także ludzie jakoś, z kim się zadaje, takim się staje. O, za dużo było tych kontaktów z gliniarzami i potem ludzie stali się do nich bardzo podobni. Zaczęły się represje, tak? Prześladowano i członków Solidarności i tych radykalnych ugrupowań. No tak, to trochę taka schizofrenia panowała, bo z jednej strony wierchuszka komunistyczna już szykowała się do jakichś rozmów, natomiast na poziomie jakichś takich pomniejszych ubeków w poszczególnych miastach wciąż trwały jakieś takie właśnie akcje represyjne. Oni po prostu mieli często osobiste urazy do nas. Mi po strajkach majowych pewien ubek obiecał, że zrobią wszystko, żeby mnie zamknąć, jak się jeszcze raz pokażę w stoczni. No i faktycznie po sierpniu już byłem poszukiwany, gdzieś tam się ukrywałem, potem w górach mieszkałem parę miesięcy. I tam też ubecy dotarli. Jedyną frajdę miałem, że przemarzli okrutnie, bo nie spodziewali się potężnej zimy, jaka wtedy tam panowała. W Polsce właściwie w ogóle śniegu nie było, a w Beskidach jakieś 1,5 metra spokojnie. Także ubecy w garniturkach przemarznięci potem tam sobie biegali, a ja byłem zupełnie w innym domu, także mnie nie znaleźli. Ale już samo to, że są tak upiardliwi, sprawiło, że... A tym bardziej, że zamknęli mojego Krzyśka, kumpla Galińskiego, bodajże na miesiąc. Więc pojechałem przez Warszawę, tam pogadałem trochę z Kuroniem i z kumplami z VIP-u, żeby rozkręcić taką właśnie akcję przeciwko kolegiom do spraw wykroczeń. No i pojechałem do Gdańska, ubrałem się w taki tekturowy, jakiś taki, nazwijmy to, transparent z napisem precz z kolegiami do spraw wykroczeń i uwolnić gala. I usiadłem na koszu na śmieci pod gmachem bezpieki na Okopowej. No i to dość śmieszne było, bo ubecy przychodzili akurat do pracy z takimi, są nawet takie zdjęcia reportażowe. I na początku nie wiedzieli, o co chodzi. Tak mnie mijali, oglądali i w pewnym momencie dopiero już ekipa wypadła. Chwyciła mnie w powietrze i wniosła do środka. Ale już nawet im się nie chciało robić z tego żadnej sprawy i po prostu zamknęli mnie z jakieś absurdalne stare kolegium, gdzie dowodami były dwie peruki leżące na biurku sędziowskim i byłem oskarżony o chęć sporządzenia kukły generała Wojciecha Jaruzelskiego. I pamiętam, mecenas Taylor argumentował, że przecież jest to kompletnie niemożliwe, ponieważ generał Jaruzelski nie jest długowłosym brunetem ani rudzielcem, a takie były te peruki.
no to sędzia wpadł w furię i przybił tylko wyrok, bezwzględny areszt i tyle. No i tak się znalazłem na Kurkowej. No i co tam? Aha. W trakcie odsiadki właśnie też odwiedził mnie mecenas Taylor. Zrobił się trochę szum w Polsce. Ludzie się buntowali, jakieś demonstracje VIP-u. I w ogóle taka akcja przeciwko kolegiom. Chyba we Wrocławiu głównie, bo tam ten ruch pomarańczowej alternatywy już się nieźle rozkręcał. No i przyjechał Taylor. Mówi, że Wałęsa chciałby mnie widzieć przy stoliku młodzieżowym. Właśnie w tych. No i jak wyszedłem na wolność, to porozmawiałem trochę z ludźmi, jak to widzą i czy to ma jakikolwiek sens. Zdania były podzielone jak zwykle. Ale umówiłem się z Jankiem Rokitą, który też był zaproszony do owego stołu, że te nasze VIP-owskie postulaty on jakby przedstawi bez problemu. Ja w takim razie w ogóle nie muszę się tam pokazywać, z czego byłem niesłychanie zadowolony. No i tyle właściwie. Wziąłem. Na czym miał polegać ten stół młodzieżowy? No to jakieś podstoliki były takie tematyczne, poszczególne, ekologiczne, jakiś młodzieżowy, tam służba zdrowia, no rozmaite, obronność. Ludzie sobie bili pianę, a podejrzewam, że wszystko i tak było ustalone wcześniej, także raczej chodziło o to, żeby być jakąś tam twarzą i afirmować ów system, no i ludzi, którzy płynnie w ten system się wpasowywali i jakby przejmowali powolutku władzę, a często i majątek. Ale był jakiś inny pomysł alternatywny, co robić dalej? No myśmy wówczas rozkręcali kampanię domagającą się referendum w sprawie elektrowni atomowej w Żarnowcu i to był taki mój główny wówczas pomysł na działanie. No dość szybko udało się do tego referendum doprowadzić i tyle. No i rozpoczęło się normalne życie, urodziła się Dzidzia, potem wyjechałem w góry. No i tak to sobie, to już było strasznie dawno temu, 20 lat chyba. Małe dziecko zrobiło się już dorosłą kobietą. No ale te pomysły na te happeningi, tak, bo to tak to można nazwać, no to one przecież umiały. No wiadomo, to elektrownia, no to był konkretny cel. Ale to miały zwrócić uwagę na na waszą działalność, czy to... Myśmy mieli zawsze bardzo konkretne postulaty. To w odróżnieniu od pomarańczowej alternatywy, która czasem sobie jajcowała tak dla samej zabawy, tam jakieś krasnoludki. No ale to też miało taki sens, że ludzie się robili odważni, przestawali się bać policji. To niezależnie od tego, czy to były czyste jaja, czy nie, no to sens to miało głęboki. A my mieliśmy konkretne postulaty, przede wszystkim właśnie zniesienie przymusu służby w armii, no i rozmaite ekologiczne też sprawy, typu Kuchuta Siechnice, składowisko materiałów radioaktywnych w Międzyrzeczu. Było trochę tych historii. Też paszport dla każdego była taka akcja, prawie wszyscy mieliśmy zablokowane paszporty. Ja niedawno w IPN-ie odkryłem kilkanaście świstków ubeckich zakazujących wydawania mi paszportu. No. A pamiętasz tą odsiadkę, jaka wówczas atmosfera była wśród tych strażników, klawiszy, milicjantów? Bardzo spokojnie. Pamiętam jakąś antologię buddyjskich tekstów. Siedziałem ze złodziejami. Wśród tych tekstów była opowieść o życiu szalonego jogina Drukpy Kunleya, która jest niebywale obsceniczna. I pamiętam, kryminalista pewien czyta to, jak myślę, że jestem jakimś nawiedzonym religijnym kolesiem w stylu Świadków Jehowy, a tam czyta takie kurczę potworne bluzgi, jakich nawet w Grypserze nie znają. Mówi, o, genialna religia. Mówi. No i jest właśnie takie, tak, biwaczek, no. Klawisze bardzo spokojni, już też czuć było w powietrzu, że oni właściwie nie wiedzą, na czym stoją, że dzisiejszy więzień jutro może być ich dowódcą i to było widać. Gliniarze, jak zwijali mnie potem z tych marszów antyżarnowieckich, to też obchodzili się jak z jajkiem, takie, broń Boże, niech się pan nie czuje tutaj zatrzymany, zaraz wypuścimy, coś tam. Mówię, no jak mam się czuć, kurczę, skoro mnie trzymacie? No tego i tam. Także można sobie było pozwolić na
nawet dość ciężkokalibrowe dowcipy wobec nich. Oni byli bardzo spolegliwi. Także to. No a w ogóle sam okrągły stół, jak to odbierałeś, jego rezultaty? Czy było to interesujący wynik tych rozmów, czy dla Ciebie? No nie za bardzo, no bo rezultaty są takie. W ogóle dla mnie okrągły stół był końcem Solidarności jako ruchu społecznego. Tam po prostu nie było już mowy o jakichś sprawach właśnie takich socjalnych, powiedzmy. Tylko poszczególne osoby, czy tam grupy tak zwanych elit dorwały się do tak zwanego koryta i tyle. No. Mamy teraz bodajże 3 razy więcej urzędników niż u schyłku epoki Gierka, a przecież walczyliśmy z komunistyczną biurokracją. Wszyscy ci urzędnicy nieźle zarabiają. Prezesi państwowych jakichś spółek zarabiają 100 razy tyle, co pielęgniarki. I jeszcze bezczelnie mówią, że nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Także efekty okrągłego stołu jakoś mnie specjalnie nie zachwycają, powiedzmy. No ale ideowo, bo niektórzy dzisiaj się mówi, że to jest w ogóle zdrada narodowa, że... A nie, tak to nie. Myślę, że skoro coś takiego się odbyło, no to miało jakiś sens. Myślę, że to jakiś naturalny proces. I z jednej strony wielki pozytyw tego jest taki, że nie doszło do jakichś ruchawek w stylu rumuńskim na przykład. Czy podejrzewam, że gdyby nie okrągły stół, być może nawet mógłby się jakiś drobny terroryzm zacząć w Polsce dziać, jakby policja dalej się czepiała właściwie do każdego aspektu życia, no to już pamiętam atmosferę wśród ówczesnej młodzieży, że po prostu wszyscy byli nieźle wkurwieni już tak. I mało brakowało i mogłoby dojść właśnie do jakiegoś wybuchu. Także pod tym względem okrągły stół w porządku. No, rozlew krwi byłby chyba najgorszym pomysłem, jaki tu mógłby się wydarzyć. O tych happeningach chcesz jeszcze coś może dorzucić? Przesunę się 10 centymetrów w prawo. Oprócz tego, bo tam były różne te... No mnóstwo rozmaitych. Tak. Bardzo ciekawy... nawijać? Tak. Bardzo ciekawa demonstracja odbyła się kiedyś na ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Myśmy w towarzystwie bodajże w 5 kumpli przebrani za zwierzęta wleźli na dach apteki. No i także to był taki dość wąski gzyms, także wszelka szamotanina groziła tam upadkiem również policjantom, którzy do nas przyszli. Także oni się tam nieźle bali. W końcu wezwali jakąś specgrupę w stylu porucznik Borewicz, który taki wyluzowany jakiś gość od kryminalistów umówił się ze mną i to była prawdopodobnie pierwsza umowa od czasów sierpnia 80 z komunistami. Umówiliśmy się, że jeszcze przez pół godziny będziemy sobie zadymiać, rozrzucać ulotki i przemawiać do ludzi, ale po pół godzinie sami zejdziemy i damy się im spokojnie zwinąć, nie podburzając tłumu, który już się tam zgromadził i był dość agresywny. No i faktycznie po pół godzinie zeszliśmy na dół. Tłum próbował tych gliniarzy pobić. Myśmy ich obronili, także wdzięczni byli za to. No i potem też atmosfera w kryminale na dołku była taka, że właśnie tak właściwie to oni nas popierają, bo na chuj nam ta elektrownia, ale coś tam. I ten, przybili jakiś maksymalny wyrok, jak na wtedy była taka praktyka, że takie potworne grzywny zasądzano, jakieś równowartość, no nie wiem, pół roku pracy. Dostałem, pamiętam, 90 tysięcy złotych grzywny. Ale ja byłem chyba jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o ilość tych zasądzonych przez kolegia grzywien i z tego, co pamiętam, nie zapłaciłem nawet grosza. Także dawało się z tego. Jeśli się nie pracowało na etacie, nie miało się żadnego majątku, który mogliby zająć komornicy, to właściwie byli bezradni. A nie chcieli zamieniać tego na areszt, bo zrobiłaby się akcja. Ale jak to można by określić, to działalność bezpieki i milicji, czy to miało za cel zastraszyć, czy to takie działanie właściwie bez po omacku, nie wiadomo kto i kto decyzję wydawał i po co, czy to była taka akcja zastraszania?
typowa. Zastraszania i przeciwdziałania spontanicznym. Ale cały zdanie powiedzieli, bo tych pytań moich nie ma, nie? Także... Aha. A jak to zacząć, bo no, uciekli wątek? To była akcja zastraszania, nie? W roku 87 i 88, na początku 9 jeszcze, u schyłku jakby tak zwanego komunizmu, policja prowadziła już dość miękkie działania przeciw opozycji. Myśmy wydawali zupełnie jawnie, oficjalnie czasopisma. Oczywiście drukarnie były ukryte. Kolportaż też odbywał się jakoś tam w miarę ostrożnie, tak żeby nam po prostu nie zarekwirowali tych wydawnictw. Natomiast w stopkach redakcyjnych były adresy, telefony, można się było z nami spotkać, pogadać. Ja u siebie w mieszkaniu prowadziłem taki punkt doradczy dla ludzi, którzy nie chcieli służyć w armii. Informowałem, jakie są możliwości właśnie starania się o służbę zastępczą. No i to czasami... No czasem nawet dość często było się zamykane na 48 godzin. Nadużywali mocno tego pomysłu, że tam do wyjaśnienia tak zwanego mogli sobie każdego zatrzymać. I to praktycznie przed każdą jakąś newralgiczną datą trzeba było się zwijać z mieszkania, bo było stuprocentowo pewne, że powiedzmy dzień przed 1 maja czy tam 3 maja bezpieka wjedzie i na 48 godzin każdego z nas zamknie. Staraliśmy się wówczas nie być u siebie. Ja musiałem się z tego powodu też zwolnić z pracy w bibliotece, bo ubecy zawsze wiedzieli, gdzie jestem. Jak nie byłem w domu, to w pracy. Spokój, ciapusiu. Spokój. No. Ale nie było jakichś większych historii typu pobicia. Zdarzyło się parę razy, że gdzieś tam jakiś gliniarz nie wytrzymał i kogoś uderzył, ale to były bardzo sporadyczne sytuacje i raczej wynikające po prostu no, z faktu, że jakiś funkcjonariusz po prostu nie panował nad sobą. Na Wilczej byłem świadkiem takiej właśnie historii, że w tak zwanym sieczkarniku, czyli takiej ogromnej celi na betonie, siedzieliśmy właśnie 48 godzin, chyba w 20 parę osób, ściśnięci nieludzko. Jak ktoś miał kawałek gazety, to był bogaty, bo mógł sobie usiąść. No i w tych warunkach jakiś złodziej po prostu oszalał i zaczął głową walić w drzwi, ale robił to tak, że no, dosłownie mógł sobie rozbić czaszkę. Rozpędzał się i leciał lotem poziomym, łomotał jak baran, kurczę, w tą metalową klapę. No i klawisze wściekli, w końcu go wywlekli, już tacy byli rozkręceni. No i potem w celi obok jeden z moich kolegów domagał się wyjścia do ubikacji. I gliniarze coś niespecjalnie chcieli się z tym pospieszyć. Inny kumpel w końcu im za to nabluzgał, no to oni im już nerwy puściły, wpadli do celi, pobili kumpla, no i tyle. No, ale to nie miało nic wspólnego z żadną represją, tylko po prostu było efektem puszczenia emocji. Ja jak zobaczyłem zresztą pracę policji kryminalnej, to i tak się dziwię, że oni tam w ten sposób się zachowywali, a nie jak zupełni wariaci. To jakieś piekło kompletne.